nowy DMR, o czym Wojtek tak dokładnie nam opowiadał. Można to zrobić w gospodarstwie, jak widać. Skład może być różny. Tutaj szczególnie ważne są te części strukturalne. No i wóz to dobrze wymieszał. Proszę zobaczyć, że to jest... Jaka jest poważna zaleta tego, to przede wszystkim to, że cielaki nie wyjadają słomy spod siebie, spod nóg. Jedząc takie coś, no mają do dyspozycji te części włókniste. Proszę zauważyć, koncentrat, to wszystko świetnie pachnie. Sam bym chętnie zjadł, jakby nie ten debolaj. Apetycznie. Tutaj ja widziałem na przykład w zeszłym tygodniu, byłem w Kołbaczu, zachodniopomorskim, widziałem suchy TMR i muszę powiedzieć, że ten mi się znacznie bardziej podoba. Dlaczego? Bo tamten był bardzo pylisty. Natomiast tutaj Glimmel robi dobrą robotę. Ten Glimmel powoduje, że no to nie jest niepyliste. No nie można powiedzieć, że to nie jest niepyliste, ale nie jest tak pyliste, jak to, co widziałem wtedy właśnie. Cukier, tam smakowitość. Tak, tak. Natomiast generalnie, ile tu tego Glimmelu jest, Wojtek? 2,5%. I to mi się bardzo podobało, bo tam w tym TMR-ze, tamtym było pyliście, a było 10% melasy. W moim przekonaniu 10% melasy jest za dużo, bo to może być gorzkie. To jest bardzo dobra technologia. Jeżeli się to zrobi, to ile to Wojtek tego zjada krowa, ciele? 1,5 do 2 kg, takie 3-miesięczne. Myślę, że ciele, które po 2 miesiącach, czyli po 60 dniu jest odsadzone, jest gotowe do życia tylko na tym TMR-ze przez 3 miesiące. Jeżeli zjada 2 kg tego, to można powiedzieć, że spokojnie od 4 miesiąca już może przejść na TMR z kiszonkami. Dodatek platina powinni, to co wspomniałem Państwu na sali. Walory smakowe, pobranie paszy, nośnik jeśli chodzi o produkty mineralne i termostabilność, zarówno w okresie letnim, jak i w okresie zimowym. Glimmel, dodatek glukoplastyczny, jako lepisze paszy treściwej do słomy. Wysłodka melasowana. Dostarczyciel włókna i pektyn. Stosowanie wysłodki w suchym TMR-ze nie powoduje kwasicy żwacza. Słoma, wiadomo, musimy tego włókna mieć 20%, żeby przede wszystkim cielęta to efektywnie pobierały i słoma krótka, tak, od 1 do 3 cm. No i śruty zbożowe, kukurydza mikronizowana dla lepszej przyswajalności, wyższej smakowitości tego oraz budowy brodawek szwaczowych. Komponenty zbożowe, w tym przypadku jest to jęczmień i pszenżyto, najlepiej gniecione.